Na jednej z tablic na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie widnieje napis Sarnowa Góra pod Ciechanowem, 11-20 sierpnia 1920 roku. Napis ten upamiętnia jedną z najcięższych, najkrwawszych bitew tej fazy wojny polsko-bolszewickiej, która zdecydowała wówczas o losach całej Europy. Początki młodego polskiego państwa, które w 1918 roku wróciło na mapę Europy, nie były łatwe. Kraj przez prawie półtora stulecia podzielony i rządzony przez zaborców wymagał scalenia i odbudowy praktycznie od zera. Zewnętrzne zagrożenia zdecydowały o tym, że najpierw należało zbudować wojsko, które prawie natychmiast poddane zostało śmiertelnej próbie. Wyznawana przez Związek Radziecki doktryna eksportu rewolucji już w 1919 roku doprowadziła do rozpętania wojny, której celem miało być podbicie państw europejskich i przekształcenie ich w republiki radzieckie. Słowa Lenina o tym, że centrum całego systemu imperialistycznego znajduje się pod Warszawą, wskazywały kierunek agresji. To Polska miała jako pierwsza powstrzymać komunistyczne uderzenie na zachodnią cywilizację. W sierpniu 1920 roku polska armia była w odwrocie. Zagrożona była stolica. Nowo powołana ochotnicza 5. Armia, dowodzona przez generała Władysława Sikorskiego, musiała powstrzymać zgrupowanie armii bolszewickich chcących odciąć Warszawę od północy. Wojska bolszewickie w marszu na Warszawę 8 sierpnia zajęły Ciechanów. Osłaniający ze swym 203 pułkiem ułanów koncentrację 5. Armii, major Zygmunt Podchorski określił linię obrony. To wzniesienie, dające wgląd na cały przyległy teren aż do Ciechanowa, zdecydowało o skupieniu obrony na rejonie Sarnowej Góry. To na ziemi ciechanowskiej rozpoczęła się Bitwa Warszawska. Piąta Armia generała Sikorskiego była zbyt słaba, by przedsięwziąć ofensywę przeciwko bolszewickiej 4. i 5. Armii oraz korpusowi Gajchana. Wobec zdecydowanej przewagi bolszewików oddziały armii Sikorskiego miały prowadzić samodzielne działania opóźniające, wykonując wypady w głąb ugrupowania przeciwnika. Już 10 sierpnia ma miejsce pierwszy wypad na Ciechanów, wykonany przez oddziały przybyłej właśnie 18. Dywizji Piechoty i 203. Pułk Ułanów, wspierany przez dysponujący dwoma czołgami Renault, pociąg pancerny Hallerczyk. Jest to kopia czołgu oryginalnego francuskiego Renault FT-17 z czasów I wojny światowej, wykonana w skali 1:1, z zachowaniem parametrów pancerza i masy czołgu, czyli masa czołgu jest porównywalna z masą prawdziwego. Przyjechały do Polski z tak zwaną Błękitną Armią generała Hallera. Był to pierwszy pułk czołgów, jedna taka formacja utworzona w armii polskiej we Francji. Przyjechało tutaj do Polski 120 czołgów bojowych, tak mniej więcej po połowie uzbrojonych w taką armatkę, jak tutaj widzimy z tyłu, lub w karabin maszynowy. Czołgi te brały udział w kilku walkach, między innymi w Bitwie Warszawskiej, przy czym dowożone były na teren walk na transporterach kołowych albo koleją. Tutaj akurat historycznie pod Sarnową Górą, Przasnyszem, Nasielskiem większość tych czołgów walczyła na platformach kolejowych, czyli nie zjeżdżały w ogóle z platform kolejowych, tylko strzelały jakby ciągnięte przez parowozy, tak, i z tych parowozów ostrzeliwały nieprzyjaciela. Kilka czołgów zostało dosłownie użytych na gąsienicach.
My odtwarzamy tutaj akurat pierwszy pułk czołgów rzeczywiście, ale już po przemundurowaniu częściowym, bo żołnierze ci przyjechali w tak zwanych błękitnych mundurach francuskich, ale z uwagi na to, że lato było gorące bardzo, więc te mundury sukienne, które żołnierze nosili w czołgach, nie za bardzo się sprawdzały. W związku z tym załogi przebierały się każdy dostępny rodzaj mundurów. Ja mam na sobie akurat amerykańską koszulę, która służyła jako mundur letni żołnierzom polskim w roku 20. Spodnie munduru polskiego wzór 17, uzbrojenie boczne, pistolet Mauser w kaburze drewnianej, do tego lornetka, standardowe wyposażenie oficerów i na głowie czapka Maciejówka. Załogi czołgów miały jeszcze do tego hełmy czołgowe, tak zwane Adriany, wzór 15, przerabiane specjalnie z załóg czołgowych, czyli zamiast daszka zwykłego miały daszek z przodu obcięty i dołożoną skórę, która chroniła żołnierzy w czasie jazdy czołgiem. Prowadzony wzdłuż linii Gąsocin-Ciechanów atak ułanów 203 pułku odnosi sukces. Kawaleria zdobywa dworzec kolejowy i oskrzydla miasto. Dzięki wsparciu czołgów z Halerczyka udaje się dotrzeć do centrum. Niestety pozostałe oddziały 18 Dywizji Piechoty nie odnoszą sukcesu i polskie oddziały wycofują się za linię w Kry. Sierpnia generał Sikorski po przegrupowaniu oddziałów nakazuje przyjęcie bitwy całymi siłami. Rozstrzygające walki poprzedza zwycięstwo pod Nasielskiem, a główne natarcie wychodzi na linii Płońsk-Sochocin-Ciechanów. Przedstawiam sylwetkę dowódcy sekcji ciężkiego karabinu maszynowego. Jestem w mundurze amerykańskim, jeszcze z nieprzerobionym kołnierzem. To są mundury, które przyszły do naszego kraju jako dary od Armii Stanów Zjednoczonych po I wojnie światowej. Więc tak jak widać jest stójka, a nie wykładany kołnierz. W późniejszym etapie były to bluzy przerabiane na kołnierz wykładany, no i dochodziły już wężyki, tak jak dla barw piechoty. Jestem wyposażony w pistolet niemiecki P08, czyli potocznie zwany Parabellum, kaliber 9 mm, jeszcze 9. Na nogach mam buty z wysokim stanem typu kawaleryjskiego. Na głowie noszę maciejówkę, jest to czapka ogólnowojskowa, przyjęta od momentu tworzenia się Legionów Polskich. Generał Sikorski ma przed sobą ogromne siły nieprzyjaciela. 68 tysięcy piechoty, ponad 6,5 tysiąca kawalerii, a także 1400 karabinów maszynowych i 327 dział. Przeciwko nim rzuca do walki armię liczącą 22 tysiące piechoty, niecałe 4 tysiące jazdy, 452 CKM-y i 171 dział. Typowa sekcja dla CKM Ochoczki wynosiła 6 osób plus 6 osób rezerwy. W podstawowym składzie 6-osobowym mamy celowniczego, który prowadził ogień i nosił CKM. Mamy taśmowego, który nosił taśmę oraz podczas ostrzału podawał taśmę z amunicją. Mamy dwóch amunicyjnych, którzy nosili po dwie skrzynki amunicyjne. Mamy dowódcę, który wskazywał pozycje dla zmiany, wydawał polecenia całej załodze. Oraz mamy rekwizytowego, który dokonywał niezbędnych napraw i nosił niezbędne elementy dla CKM Ochoczki, w tym zapasową lufę, która ważyła notabene 12 kg. To jest jeden z nieodłącznych elementów wyposażenia celowniczego
karabinu maszynowego Hotchkiss. A dlaczego? Większość pierwszowojennych karabinów maszynowych była chłodzona wodą, Hotchkiss nie. Hotchkiss był chłodzony sprzężonym powietrzem, które generowało się w tej chłodnicy i napędzało cały CKM. W momencie, kiedy miało nastąpić przemieszczenie CKM-u, niemożliwym byłoby dotknięcie tego karabinu bez rękawic, bez oparzenia. Dlatego właśnie wymyślono ten patent. Ta chłodnica lądowała na ramieniu, a ta rękawica z kolczugą od wewnętrznej strony służyła do łapania lufy. W ten sposób przekierowywało się całość na ramię i w ten sposób się przemaszerowywało dalej. Wczesnym rankiem 15 sierpnia następuje kolejny wypad 203 Pułku Ułanów na Ciechanów. Pod szablami kawalerzystów rozsypka idą tabory i sztab 4. Sowieckiej Armii, a jej dowódca ledwie uchodzi z życiem, uciekając konno ze swojej kwatery. Ostatni rozkaz, jaki dociera do dowództwa 4. Armii Bolszewickiej za pośrednictwem radiostacji przed zniszczeniem jej przez polskich ułanów, nakazuje atakować na kierunku Ciechanów-Sarnowa Góra. Mają wzmocnić doborowa 33. Dywizja Strzelców z Kubania. Atakując natychmiast, bolszewicy umacniają się w rejonie zajętego wówczas Nasielska. XVI sierpnia jest dniem przełomowym. Generał Sikorski wie, że musi zniszczyć sowieckie ugrupowanie w okolicach Nasielska. Musi utrzymać morale i dyscyplinę swoich wykrwawionych oddziałów. Wydaje nawet rozkaz rozstrzeliwania oficerów, jeżeli ci nie powstrzymają paniki na polu walki. W tym dniu rozpoczynają się zmagania o Sarnową Górę. Bolszewicy wyprowadzają natarcie na pozycje obronne 42. Pułku Piechoty, wspieranego tylko jedną baterią artylerii. Uderzają siłami trzech pułków piechoty, pułku kawalerii i artylerii dywizyjnej. Rusobaut. To były pierwsze wozy pancerne w ogóle w świecie. Wykonanych było bodajże 16 takich pojazdów dla potrzeb armii carskiej. Część z nich brała udział w bitwie Przasnyskiej i w przełamaniu frontu. Jeden nawet egzemplarz został pod Dobrzankowem, pod Przasnyszem konkretnie zniszczony, bo niestety utknął gdzieś tam na polu walki. Niemiecki CKM dotąd strzelał w jedno miejsce, nawet pokażę, o gdzieś tak tutaj, w jedno miejsce, aż przestrzelał normalnie dziurę i wystrzelał tam całą załogę. Niestety załoga zginęła. Mieliśmy troszeczkę problemu, żeby go otworzyć. Nie zachowała się na dzień dzisiejszy żadna dokumentacja. Korzystaliśmy jedynie ze zdjęć. Liczyliśmy nity, bo wszystkie łączenia są nitowane. Sprawdzaliśmy, jakie są kąty nachylenia i tak dalej. No dzisiaj w komputerze można wiele rzeczy zrobić i odtworzyć i to nam dużo, dużo pomogło. Załoga wyglądała mniej więcej w ten sposób, że był kierowca i dwóch lub trzech strzelców. Wyposażony był ten pojazd w karabin Maxim, jeden z przodu na stałe. Drugi Maxim był z kolei z tyłu, w razie odwrotu służył do ostrzału. I trzeci był przekładany z lewej na prawą stronę. Była taka ciekawostka, bo na zdjęciach zastanawialiśmy się, po co tam wystają dwa takie elementy z boku i do czego służą, prawda? No, konsternacja, no co mogło tam być na tym zamocowane, do czego to służyło? Dopiero podczas prac wyszło na to, że nie ma jak zamontować w środku dwóch siedzeń obok siebie, żeby swobodnie tam przechodzić i obsługiwać po prostu to wszystko.
Jedynie na tych Słownicach jedno siedzenie przesuwa się z lewej na prawą stronę. Ogromna przewaga liczebna sprawia, że straty w polskich oddziałach sięgają 30% stanów. Żołnierze są także wyczerpani trudami licznych bojów i walk w odwrocie z wyprawy kijowskiej, co dodatkowo osłabia ich morale. Rosyjskie natarcie rusza na odcinku Damięty-Gołodczyzna-Sońsk. Przewaga liczebna Rosjan jest miażdżąca. Dziesiątkowani ogniem polskiej artylerii i broni maszynowej, pomimo ciężkich strat, prą naprzód. Niebawem polska obrona zaczyna słabnąć. Z odsieczą przybywa 145. Pułk Piechoty, by odtworzyć obronę. Dowódcy zbierają resztki 42. Pułku, formując z nich zwarte pododdziały. W późnych godzinach wieczornych walka rozgorzeje na nowo. Pewni swej przewagi, bolszewicy atakują skrzydła obrony. Jak pisze Stanisław Sieniewicz. Słychać odgłosy walki wręcz i coraz okrzyki ura, ura. Wreszcie od strony Damięt, gdzie bronił się drugi batalion, pojawia się sotnia kozacka, potwierdzając likwidację polskiej obrony. Polami uciekają pojedyncze grupki polskich piechurów. Broniący wzgórza dowódca kompanii nie żyje, podobnie jak jego zastępca i większość oficerów. Resztką obrońców dowodzi kapral Kręgielski, który pochodzi z tej ziemi, z Grzybowa. Z całej jego kompanii pozostaje kilkanaście osób, mogących o własnych siłach opuścić okopy. Na widok kozaków Kręgielski skupia wokół siebie obsługę CKM i dwóch RKM-ów, oczekując Rosjan. Sytuację i życie ludzi ratuje znów bateria artylerii z Bątkowa, strzelając celnie wprost w kawalerię sowiecką. Rosjanie zalegli wśród swych trupów i nie są chętni do dalszego marszu na polskie pozycje. Rekonstrukcje wymagają jednak tej strony sowieckiej, dlatego odtwarzamy żołnierzy sowieckich. Natomiast była to jak gdyby taka troszeczkę kontynuacja tradycji, które zapoczątkowaliśmy z okazji stulecia Wielkiej Wojny. Odtwarzaliśmy wówczas tradycję 32. Kremenczuckiego Pułku Piechoty, który stacjonował w Ciechanowie, czyli na terenach, w których się wywodzimy. I naturalną kontynuacją było jak gdyby przejście w ten okres Rosji Sowieckiej. W dniach 17 i 18 sierpnia 18. Dywizja Piechoty odpiera wielokrotne ataki sowieckie na linii Gąsocin, Sarnowa Góra i Ojrzeń. Obrona krzepnie wraz z przybyciem 8. Brygady Jazdy generała Karnickiego. Sierpnia przyniósł kolejne ciężkie walki, kiedy 33. Dywizja Strzelecka podjęła desperacką próbę przebicia się do Płońska przez Sarnową Górę i Ojrzeń. Folwarki utrzymywane przez polską piechotę przechodziły kilkakrotnie z rąk do rąk. Ponawiane ataki dywizji z Kubania nie zdołały złamać polskiej obrony. Pod osłoną nocy z 18 na 19 sierpnia bolszewicy zaczęli odwrót. Zostawili w polu setki swych zabitych
i 500 żołnierzy, którzy dostali się do niewoli. Nazajutrz oddziały wykrwawionej 18. Dywizji Piechoty, uszczuplonej o ponad 900 poległych, wspierane bronią pancerną i pociągami pancernymi oraz kawalerią 8. Brygady, rozpoczęły natarcie w kierunku Ciechanowa. Trwająca 4 dni bitwa pod Sarnową Górą zapobiegła przełamaniu skrzydła 5. Armii i umożliwiła generałowi Sikorskiemu wyprowadzenie uderzenia na Nasielsk i Pułtusk, a ostatecznie przyczyniła się do sukcesu uderzenia na siły sowieckie znad Wkry. Dzięki takim bitwom jak ta pod Sarnową Górą, cud nad Wisłą mógł wreszcie stać się faktem.